Teraz jestem na górze wodogrzmotu. Tu jest mały wodospad, czyli mała kaskada, czyli nie wiem, waterfall, jakoś tam kaskad, wodopad i tak dalej. Trochę niebezpiecznie. Dobrze, że nie ma błota. I tam widać koniec świata. Na skąpę. Na trojakach, na trzech metrach. Nie byłem tam na dole. Drzewa na samym końcu świata. Właśnie. Kuteczek sobie szumi. Będzie dospad. Ciekawe. Idę tam, gdzie oni stoją. Zrobię sobie inne foto. Nie foto, tylko... ale dziura. No i tu jest ten wodospad od góry. Ale korzenie są takie zwykle białe. Takie bulwy mają. I łodygi. Nie łodygi, tylko nie. A z tej strony? Z tej strony. O, widać troszeczkę, jak spada woda. Ale na dole nie widać tych fajnych formacji lodowych. Piękne. To się nazywa Booty Moon. Czyli chyba koniec świata. Znaczy chodzi o to miejsce, gdzie ja na przykład stoję, bo to jest koniec tej skały i potem jest taka przepaść, taka dolina pod przepaści. W kanionie, w wąwozie. W jarze, nie wiem, parowie, albo jak to zwał. Tu ktoś rzucił taką gałąź, żeby się można było po niej wspinać do góry, a tu zrobili barierkę, żeby ludzie jak jadą na rowerze, żeby się nie wpieprzyli tu do wodospadu. Oj. No. To tyle. Już z góry tak widać drzewo krzywe. No. Piękna mgła. Minus 5. Dzisiaj jest który? Niech pomyślę, zobaczę. 11 grudnia 2022 roku. Oto ja.